Tak wyglądają smugi chemtrails, czyli spryskiwanie nas wszystkich chemikaliami. To jest prawie bezpośrednio nad moim domem. Teraz się przesunęło z powodu wiatru. I tutaj pokażę, że równolegle, oni lecą po prostu pasami. Równolegle jest drugi pas. Tam jest drugi pas, lecz ja po prostu nie chcę pokazywać budynków i tylko dlatego nie zniżam. Oni lecą po prostu równolegle. Samoloty. Przed chwilą tutaj, dokładnie tutaj, leciał samolot wyżej i było bardzo wyraźnie widać, że nie zostawił nic. Po prostu leciał zwykły jakiś samolot pasażerski. Gdyby oczywiście argumentowano, że to samoloty pasażerskie zostawiają tego typu smugi. Nie. Przed chwilą samolot pasażerski dokładnie tutaj przeleciał. Za nim była po prostu maleńka smuszka na 1 centymetr, oczywiście widziany z ziemi, która natychmiast się rozpływała w powietrzu i nie pozostało za nim nic. Jeśli za chwilę jeszcze, teraz jest koło 20, jest początek maja 2019 roku, przepraszam. Jeśli za chwilę będzie jeszcze leciał samolot, więc zrobię kolejne nagranie, żeby pokazać właśnie na tle tej smugi, która idzie przez całe niebo. To są właśnie chemtrailsy. To są chemikalia. Wszystkie możliwe chemikalia, którymi nas spryskują. Nie ma... Jest także na tamtym horyzoncie. Ja po prostu nie chcę filmować cudzych domów. Jest na tamtym horyzoncie. Tam widać, lecz po prostu na zwykłym telefonie już nie będę mogła tego pokazać, ponieważ on nie ma takiego zbyt dobrego, na tyle dobrego właśnie, żeby to pokazać. Tam widać i ona tutaj się kończy. Czyli przelecieli troszkę wcześniej, a to jest fragment ten, to jest fragment tamtej linii. Czyli przeleciały 3 samoloty równocześnie, ponieważ oni mają właśnie takie tereny. O, właśnie tutaj bardzo dobrze widać, ponieważ tutaj ta smuga idzie w tę stronę. Tamta smuga przyszła już trochę bardziej w tę stronę. Dokładnie tak i to jest cała smuga. Teraz słyszę jakiś samolot. Być może uda mi się sfilmować właśnie samolot na niebie, żeby pokazać, jak naprawdę wygląda smuga za samolotem pasażerskim, a co to jest to. To są chemikalia, którymi spryskują nas systematycznie. To jest aż do horyzontu. Tak samoloty, naprawdę? Tak wcześniej wyglądały smugi za samolotami? Naprawdę? Ktoś sobie przypomina? Na przykład kilkanaście lat wstecz, ktoś sobie przypomina tego typu smugi? To jest samolot pasażerski? Proszę spojrzeć w niebo i proszę zaobserwować, jak wyglądają smugi za samolotami. O, właśnie ta smuga, ta druga równoległa, coraz bardziej przesuwa się w tę stronę, czyli one przesuwają się na zachód, ponieważ ta przed chwilą była centralnie nad moją posesją, patrząc z ziemi, natomiast teraz przesuwa się na, przepraszam, na wschód, czyli one przesuwają się na wschód, ta z zachodu przesuwa się na wschód. Słyszałam samolot pasażerski, ale teraz już nie słyszę, więc no nic, na ten moment skończę. To właściwie, co to w ogóle, no, dla każdego, niech każdy się zastanowi, co to jest. No przecież to ewidentnie widać, to nie są żadne za samolotami pasażerskimi. Zresztą już ludzie tyle ujawnili, że to już nie da się dłużej tego ukrywać. O właśnie, tam, lecz nie wiem, niestety nie będzie to widoczne. Tam leci samolot pasażerski. Proszę zobaczyć, gdzieś jaka, o właśnie tam. Proszę zobaczyć maleńką. Proszę zobaczyć za samolotem pasażerskim. Ktoś ma porównanie. Bardzo dobrze, ponieważ odwrócę teraz. Ktoś będzie miał porównanie za samolotem pasażerskim, a to. Proszę zobaczyć, czy coś za nim zostało.
naprawdę komuś się wydaje, że to dłużej tak się da ukrywać i opowiadać i ukrywać zbrodnie? No nie da się, ponieważ coraz więcej osób to filmuje i zamieszcza w sieci. A tak wygląda smuga za samolotem pasażerskim. A tak wyglądają chemtrailsy, czyli spryskiwane chemikalia rozpryskiwane nad całym światem.